Cześć, witajcie. Dzisiaj mam Wam do zaprezentowania kolejną bitewkę gracza z klanu AZP. Ponownie Xiao gościł u mnie na kanale. Tym razem jedzie T32, mapa Westfield. Xiao jest na topce. Jest po parę ósemek, trochę siódemek i sporo szóstek. Według XVM-a 64% szanse na wygraną. A zobaczmy, jak to się potoczy i co uda się naszemu bohaterowi tutaj postrzelać, co z tego wyjdzie. Pożyjemy, zobaczymy. Mapa Westfield jest bardzo dobra dla czołgów wieżowych, dla T-32, T-34, T-29, generalnie każdy czołg, który ma dość mocną wieżę plus dobre opuszczanie działa. Jeżeli tylko arta nas nie zmasakruje na tych górkach, to spokojnie może coś ugrać. No ale tu są aż 3 artylerie, więc ta bitwa na pewno nie będzie prosta. Xiao wozi 27 pocisków zwykłych, 10 pocisków premium, 6 burzaków, małą apteczkę, mały zestaw naprawczy oraz gaśnicę. Nie wiem, jak wygląda u niego załoga w tym przypadku, ale to nie ma znaczenia. Akurat teraz liczy się to, co nasz bohater tutaj wykręci. MX-50-100 podjechał w to dolne miasteczko. Decyzja raczej dość dobra. Tak mi się wydaje. Stamtąd spokojnie można też swoje ugrać. Luxia powoli wychyla się na tą 110. Strzał od boku za 334. Kolejny strzał, teraz 110 wyjechała na Black Prince'a, mamy 1 do 3, już sporą stratę w hapsach. Xiao pędzi tu z ocieczą, wjedzie w domek, teraz pewnie się kapnął, o kurde, ten domek jest jednak niezniszczalny. No jest właśnie pancerna stodoła. T-32 złapał od naszej artylerii. Teraz strzał bez pełnego skupienia, przez co pocisk poszedł w wieżę. 2 do 7 już, a minęły 2,5 minuty. No to jest tragiczne, co się teraz w bitwach dzieje. Jak szybko, jaka duża ilość jest bitew, które właśnie przebiegają w ten sposób. Czyli mija 2,5-3 minuty i już jest gigantyczna przewaga jednej drużyny. Zobaczcie, 4000 expa. Oj, teraz bardzo dużo szczęścia w tym strzale na auto-aimie. CDC jechał w ruchu, dostał. Pomimo uszkodzonej wieży, jeszcze z podpałą. 4 do 8. Bardzo, bardzo trudna sytuacja. 1200 uszkodzeń na punkcie, na koncie naszego bohatera. Jeszcze złapał teraz od CDC-ka. Wykańcza AMX-a 50-100. To był bardzo, bardzo ważny frag, bo jednak tutaj ta setka potrafi bardzo dużo zrobić przy takim losowaniu. Jest E25. Przebicie TDK. Ja bym pewnie wieżę naprawił. Xiao prawdopodobnie doszedł do wniosku, że pomęczy się jeszcze z uszkodzoną wieżą i zatrzyma zestaw naprawczy na, nie wiem, na Amoraka czy na coś po prostu ważniejszego. Jest CDC trafiony również. Super Pershing go wykańcza. 7 do 9. 2000 punktów uszkodzeń. Dwa fragi. Teraz potężny strzał w Super Persa za ponad 600. W tak zwanym międzyczasie T29 zdołał przemknąć niezauważony w okolice naszej bazy. 7 do 10. Udało się odrobić trochę straty w hapsach. Nadal jest ona bardzo, bardzo duża. Jest i Tygrys. Ale mamy teraz troszkę czasu na odetchnięcie i na postrzelanie właśnie w te pojazdy. Teraz niestety pocisk szedł na wieżę. Link od tego T29 trzeba przeładować. Jednocześnie musimy mieć na uwadze, że są trzy arty, więc jeżeli będziemy stali w jednym miejscu... O właśnie, już pierwsza strzeliła. Wykończenie T29, 8 do 10. Co tam jest? Jest Pantera 88, Tygrys, właśnie ten zielony, który jest tutaj. Strzał od M40, na szczęście od M44, na szczęście tylko za 43, reszta art nie trafia. Jest Tygrys, trafiony na autoaimie, nie przebija się
Xiao bardzo dobrze, tutaj jest trochę szczęścia, ale też wykorzystanie wieży. Poza tym T-32 ma całkiem dobry pancerz przedni, jak na wieżowca. Znowu dingamy jego pocisk. Próba ramowania, ale niestety nieudana, bo Tygrys mądrze się wycofał. Trafia teraz Xiao w bok. No i zobaczcie, tutaj właśnie uszkodzona wieża dała sobie znak. Wykończenie w końcu Tygrysa. Zostaje Xiao na ogrysku 260 punktów uszkodzeń, 260 punktów hapsa. Tak naprawdę właśnie Pantera przy lepszym losowaniu spokojnie nas zdejmuje. Dobry strzał od artylerii również nas zdejmuje. Udaje się go przejść. No jedynie KW-13 ma nas na dwa strzały, E-25 ma nas na tych strzałów również 2 do 3 w zależności od losowań. Teraz strzał w KW-13. Pantera jest na dobicie, więc kwestia tylko tego, żeby się wyświeciła. Tutaj dobrą robotę robi T-43, bo po prostu świeci dla nas te czołgi. Super Pershing ciśnie na bazę wroga po artylerię. Nie jest to głupi pomysł w tej sytuacji, bo wie, że tutaj dwa czołgi pilnują jego własnej bazy, a Arta tutaj może dać bardzo dużo, wykończyć przede wszystkim naszych obrońców, w tym Xiao. A dzięki temu, że Super Pers tam się zapędził, Arta musi myśleć teraz o własnym tyłku. Pantera wykańcza świecika naszego bohatera, ale wiemy, gdzie stoi. Teraz tylko skupić. Tak jest, multikill, piąty frag, 3991 punktów uszkodzeń. Jest E25 i kopytko zostaje. Mamy fajną sytuację, bo Super Pers jest przy bazie wroga, więc jeżeli zacznie kapować, a właśnie zaczyna, to już tak naprawdę wywarł presję na drużynie, na wrogiej drużynie, bo nawet jeżeli Xiao tutaj będzie, jeżeli Xiao by padł w tym momencie, to i tak Super Pers miałby więcej kapa nabitego. E25 popełniło duży błąd, bo przyjął strzał za darmo, nie uszkadzając naszego bohatera. Ten spokoju przeładował. No i teraz trzeba po prostu dobrze jakoś tutaj znaleźć przestrzał, wyjechać, po prostu złapać tego E25 na jakimś jego błędzie, tak jak teraz. Próbował przebić, nie przebił, oj, auto-aim się nie sprawdził. I co tu zrobi Xiao? Bardzo dobry pomysł ramowania. Ja pewnie bym się cofnął. Oj, tu jeszcze dużo szczęścia, że za zero weszło. Ja pewnie bym się cofnął za budynek i niekoniecznie byłaby to dobra decyzja. Tutaj jednak zaryzykował Xiao, staranował, bardzo dobrze zdobył Top Gunna, dzięki temu 4411 punktów uszkodzeń widocznych. Nie wiem, czy tam na bladzie coś będzie, chyba raczej wątpię. Jest kopytko tylko za 4. Przyjechał, dzięki temu podbił jeszcze nam pulę damage'a zrobionego oraz dał nam siódmego fraga. Zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę Xiao uzyskał odznakę mistrzowską asa pancernego, stalową ścianę, high caliber, czołgistę kampera, czy tam czołgistę snajpera oraz Top Gunna. 4978 punktów uszkodzeń oraz 7 fragów dał 1632 punkty czystego expa. Bardzo ładny wynik, gratuluję Xiao. Duża przewaga nad resztą drużyny. Drugie miejsce, zobaczcie, artyleria M44. Również nieźle, należą mu się słowa pochwały. Przejechane niecałe 2 km, wystrzelone 22 strzały, 19 trafionych, 17 z penetracją, otrzymanych 12 uszkodzeń, zablokowanych przez pancerz 750, ale prawdopodobnie przez to, że tam było sporo tych strzałów od Arty, to dlatego chyba ta stalowa ściana wpadła, tak mi się wydaje. No, 12 strzałów to jest jednak już ta ilość wymagana, Xiao do tego przeżył. 1600 jeszcze uszkodzeń po asyście, co również wpłynęło na podbicie naszego expa. Na czysto zarobione prawie 49 tysięcy z kontem premium i expa, bo to była gwiazdka, jak widzimy, wpadło 4896. Dzięki Xiao bardzo za powtóreczkę. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, bo pomaga to w rozwoju kanału. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!